W internecie można znaleźć mnóstwo złotych rad, które miałyby nam pomóc uporać się z insulinoopornością. Niektóre z nich powielają popularne mity, a inne faktycznie mogą okazać się skuteczne. Jednak, aby nasze działania miały sens, warto dowiedzieć się, dlaczego powstaje i czym właściwie jest insulinooporność. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym postaram się wyjaśnić Wam podstawowe kwestie. Zaczynamy! Cześć! Ja nazywam się Małgorzata Bekier i witam Was na kanale Gdzie Polek. Zacznijmy od banału, jednak niesamowicie ważnego w całej sprawie, czyli czym właściwie jest insulinooporność. Nazwa tego zaburzenia świetnie oddaje jego istotę, bo w skrócie jest to nic innego jak oporność na insulinę, którą wykazują tkanki budujące nasz organizm. Gdy na przykład zjemy posiłek, nasza trzustka dostaje sygnał, żeby wydzielić insulinę, czyli hormon, którego głównym zadaniem jest zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Insulina zarządza glukozą, czyli cukrem ze strawionego posiłku, w ten sposób, aby dostała się ona do komórek budujących nasz organizm i służyła jako źródło energii na resztę dnia. Bo to właśnie w komórkach może nastąpić taka przemiana, a nie we krwi. Natomiast gdy nasze tkanki wykazują omawianą właśnie oporność, to mimo tego, że trzustka dostała prawidłowy sygnał, żeby wydzielić insulinę, niestety nie działa ona we właściwy sposób i glukoza nie zostaje zutylizowana tak, jak powinna. Czy insulinooporność i hiperinsulinemia to to samo? Te pojęcia są mocno ze sobą związane, choć nie oznaczają dokładnie tego samego. Gdy mimo wydzielenia insuliny glukoza nie zostaje zutylizowana tak, jak powinna, nasza trzustka kolejnym razem myśli, że zawiodła i być może nie wydzieliła insuliny tyle, ile powinna. W związku z tym, aby naprawić swój błąd, wydziela jej więcej. To prowadzi do hiperinsulinemii, czyli upraszczając, jest to stan, gdy z trzustki następuje zbyt duży wyrzut insuliny, szczególnie po posiłku. Niestety nadmiar insuliny w dłuższej perspektywie, gdy nie wprowadzimy konkretnych działań, powoduje tycie, ponieważ insulina oprócz obniżania stężenia glukozy we krwi nasila odkładanie tłuszczu w tkance tłuszczowej i dlatego łatwiej jest przybrać na wadze, a cały ten mechanizm jest samonapędzającą się machiną zaburzeń metabolicznych i hormonalnych. Czy każda osoba z insulinoopornością jest otyła? Insulinooporność nie dotyczy tylko osób otyłych. Mogą ją mieć również osoby bez nadmiernej masy ciała. Jednak wśród osób otyłych takie zaburzenia pojawiają się zdecydowanie częściej. Bardzo często najpierw pojawia się otyłość, która wywołuje insulinooporność, a ta utrudnia zrzucenie nadmiaru kilogramów. Powstaje błędne koło, z którego często bardzo trudno wyjść bez pomocy specjalisty, dietetyka i odpowiednio dobranej aktywności fizycznej, a często również potrzebne jest wsparcie w postaci farmakoterapii. Jak rozpoznać u siebie insulinooporność? Najczęściej pojawiają się takie objawy jak ogólne zmęczenie, senność, zwłaszcza po posiłku, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, problemy ze zrzuceniem dodatkowych kilogramów mimo stosowania diety i aktywności, uczucie głodu 2-3 godziny po posiłku oraz dość specyficzne zmiany na skórze, tak zwane rogowacenie ciemne. Są to pasma pogrubionej, ciemniejszej, brązowej skóry w okolicy pachy, szyi, dłoni, łokci czy pępka. Badania, które mogą pomóc w określeniu, czy dotyczy nas insulinooporność, to na przykład oznaczenie nadszczo glukozy oraz insuliny, czy tak zwana krzywa cukrowa, czyli badanie polegające na trzykrotnym pomiarze, raz przed wypiciem 75 g glukozy oraz godzinę i 2 godziny po jej wypiciu. Na to badanie potrzebne jest skierowanie od lekarza. Innym badaniem jest tak zwana klamra metaboliczna, jednak nie jest ono tak często stosowane. Najlepiej, gdy to specjalista skieruje Was na odpowiedni według niego rodzaj badania oraz zinterpretuje na kolejnej wizycie wyniki i pomoże podjąć kroki adekwatne do sytuacji. Czy insulinooporność oznacza, że zachoruje na cukrzycę? Insulinooporność nie musi oznaczać cukrzycy. Najczęściej insulinooporność jest ostatnim sygnałem ostrzegawczym
przed rozwinięciem się cukrzycy typu drugiego. Różnica polega na tym, że w insulinooporności w uproszczeniu jest nadmiar insuliny, ale nie ma jeszcze znacznego nadmiaru glukozy we krwi. Natomiast w cukrzycy typu drugiego zaczyna przeważać nadmiar glukozy. Nie oznacza to jednak, że insulinooporność znika, bo najczęściej nadal się pogłębia. Jednak w tym wszystkim warto pamiętać, że w wielu przypadkach trwała zmiana swoich nawyków żywieniowych i stylu życia może nas przed tym uchronić. Warto wiedzieć też, że to, jak potoczą się dalsze losy, zależy również od tego, z jakich przyczyn wystąpiła sama insulinooporność. Jeśli główną przyczyną była otyłość i zaczniemy z nią walczyć, to jest ogromna szansa, że również uda nam się wyjść z insulinooporności. Pamiętajcie, że nie ma jednej uniwersalnej drogi, jednej uniwersalnej diety. Niektórzy poradzą sobie z insulinoopornością, zmieniając trwale swoje nawyki żywieniowe na zdrowsze, inni będą potrzebować pomocy w postaci farmakoterapii, najczęściej metforminą lub innymi lekami pomagającymi w walce z otyłością. Każdy również będzie stawiał swoje kolejne kroki w swoim indywidualnym tempie. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak radzicie sobie z insulinoopornością. A jeśli macie pytania do farmaceuty, to przypominam, że możecie je zadawać przez stronę gdziepolek.pl w zakładce Zapytaj farmaceutę. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!